Marcin Szafrański, Bez Ściemy, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Skorupka, nowy lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koninie. No właśnie, będziemy na pewno mówić o tym, co będzie się działo w Sojuszu, ale chciałbym zapytać o tym, co było do tej pory. Jak Pan ocenia pożegnanie Pana poprzednika, Pawła Piechockiego, który SMS-em zrezygnował ze swojej funkcji? Po pierwsze, witam Państwa, witam Pana. To nie tylko było, że SMS-em zrezygnował, to był szereg sytuacji, które spowodowały tą jego rezygnację. Różnie się zachował, ale tak czy tak ja kolegę Pawła Piechockiego bardzo cenię, bo on bardzo dużo zrobił dla SLD i tu nie należy go negować. No, sytuacja go zmusiła do takiej rzeczy, jaką zrobił, no ale nie powinniśmy go w ten sposób oceniać, bo jednak wiele dobrego zrobił dla Sojuszu. A czy pana sytuacja zmusiła do tego, żeby zostać szefem SLD? Nie. Było wielu kandydatów. Akurat zarząd stwierdził, że no, będę najlepszym kandydatem. Pozostali kandydaci, gdy się dowiedzieli, że ja startuję, po prostu zrezygnowali z dalszego wyścigu o przewodnictwo. No i spotkanie ogólne członków wybrało mnie na swojego przewodniczącego. Mówi się o tym, że był pan najmłodszy chyba w tej sali, która wybierała Nie byłem najmłodszy. Tam wielu było młodych. Może na zdjęciach tego nie było widać, ale naprawdę było wielu młodych. Myślę, że reprezentuję tych młodych i tych starszych, owszem, też reprezentuję tutaj w Sojuszu. Czyli SLD ma młodych członków? Wielu młodych członków ma. Wie pan, w tej chwili się nie zabiega o członków partii, bo Nowoczesna partia w tej chwili zabiega o sympatyków, o elektorat. Partie klasyczne odchodzą do lamusa. Najważniejsza jest po prostu ilość sympatyków. Im więcej sympatyków, tym ma to przełożenie później w wyborach w głosach. Ale na pewno nie powie pan, że SLD w tej chwili jest najmocniejszą partią. Nie, nie jest najmocniejszą, ale wie pan, no, ostatnie sondaże pokazują, że partia rośnie w siłę. Jesteśmy trzecią partią, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. To będzie miało też przedłożenie tutaj na wybory samorządowe. A czy SLD w końcu jest skazane na Józefa Nowickiego? Zobaczymy, czy jest skazane na Józefa Nowickiego. Wie pan, wielu jest kandydatów, którzy mogliby pełnić tą funkcję. My do tej pory jeszcze nie prowadziliśmy z żadnym kandydatem rozmów, z tego względu, że nie wiadomo, bo jaka będzie sytuacja tutaj z ordynacją wyborczą. Po nowym roku będziemy spotykać się z potencjalnymi kandydatami i rozmawiać o przyszłości tutaj właśnie miasta Konina. Wybierzemy kandydata, który będzie miał najlepszy pomysł na miasto. To znaczy, że z Józefem Nowickim jeszcze nie rozmawialiście? Tego ja nie powiedziałem. z wieloma jest. No, Józef jest jednym z wielu kandydatów. Zobaczymy. Też druga sprawa, no, chęci prezydenta. Prezydent jeszcze nie wydał swojej ostatecznej deklaracji, czy będzie kandydował, czy nie. Musi was czymś przekonać? Nie wiem, zobaczymy. No a może pan jako obecny lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest jednym z tych kandydatów, który mógłby zostać prezydentem Konina? Nie, ja jestem za młody tutaj, jeżeli chodzi o politykę. Nie tym razem. Myślę, że nie tym razem, żebym pozwolił sobie na takie miejsce tutaj u nas w mieście. Jednak na tym stanowisku widzę polityka, który ma jakieś doświadczenie w polityce, ma jakieś pomysły na miasto. Ja też mam swoje pomysły na miasto, ale nie teraz jeszcze. No jakie są te pomysły na miasto? No wie pan, dalszy rozwój. Miasto cały czas się rozwija. Wielu tutaj, już tak powiem, hejterów, bo bardzo często się z tym spotykam, zarzucam prezydentowi, że miasto się nie rozwija, ale miasto się bardzo rozwija. Wie pan, te inwestycje, które są w tym roku, to jest poprzedzone przez wiele lat rozmów i przygotowań. To, że nie wydarzyło to się w poprzedniej kadencji czy na początku tej kadencji, to świadczy tylko o tym, że zostały zmienione władze centralne. Nie ukrywajmy, wszystko zależy od władz centralnych, żeby cokolwiek mogło być tu pobudowane, jakieś inwestycje, to decydują o tym władze centralne. Jeżeli chodzi o inwestorów, ja się nie dziwię, że nie ma inwestorów w mieście, z tego względu, że no, nie ma tutaj kandydatów do pracy, ludzie wyjeżdżają, szkoły kształcą bardzo mało ludzi w konkretnych zawodach i mnie to nie dziwi, że pracodawcy nie chcą tutaj inwestować w mieście. No tak, ale ktoś powie, że to wina rządzących tym miastem, że nie przekonują tych inwestorów do tego, żeby tutaj inwestowali. To nie jest wina rządzących. Pamiętajmy, że mamy niż demograficzny. Młodzieży jest coraz mniej i młodzież w zawodach, które im nie odpowiadają, nie chce się kształcić. Młodzież woli w zawodach przyszłościowych dla nich, gdzie będą mieli większe pieniądze i idą w tym kierunku. Wie pan, szkół zawodowych w mieście praktycznie nie ma. Nie kształcimy spawaczy, nie kształcimy stolarzy. To są zawody, które są potrzebne. Wie pan, ja pamiętam parę lat temu z racji zawodu pracuję w Urzędzie Pracy. Prowadziliśmy rekrutację dla jednego inwestora, który był zainteresowany inwestycjami tutaj w mieście. Chciał zatrudnić około 300 osób. Niestety nie doszło to do skutku, ponieważ nie było pracowników.
nawet nie było zainteresowanych pracowników tym, żeby chcieć podjąć tą pracę. A jeśli SLD poniesie porażkę w tych wyborach samorządowych, co pan zrobi? Zrezygnuje pan tak jak Paweł Piechocki? Nie zakładam takiej sytuacji, że SLD poniesie porażkę. Liczę na to, że wygramy te wybory i do tego będziemy dążyli, żeby wygrać wybory samorządowe. A co to znaczy dla pana wygrać wybory samorządowe? No mieć swoich radnych i swojego prezydenta. Bo w tej chwili SLD radnych ma jak na lekarstwo. Właściwie zostało troje radnych z szefową Elżbietą Sztepetę-Wieńską. Ale są też sympatycy SLD. Wie pan, w samorządzie nie tyle chodzi o polityków, żeby byli z partią związani, tylko chcieli robić coś dla miasta. Mi nie przeszkadza, czy będzie polityk z PiS-u, czy będzie polityk z PO. Ważne, żeby chciał rozwoju miasta. A kiedy dowiedział się pan, że Józef Nowicki rezygnuje z członkostwa w SLD, był pan zdziwiony? Nie. Z tego względu, że sam się zastanawiałem, żeby zrezygnować. Z tego, co ja pamiętam, to Józef zrezygnował w formie protestu ze względu na politykę poprzedniego naszego przewodniczącego Leszka Millera. Miało to tutaj odzwierciedlenie swoje w mieście. No to zatoczył pan koło od człowieka, który chce wyjść z SLD do zostania szefem SLD. No, wie pan, to były takie rozterki, Ja się śmieję ze swoimi znajomymi, że będę do końca partii, albo do swojego końca w tej partii. Będę tym ostatnim, który będzie gasił światło na Staszica. No a co jeśli okaże się, że SLD ma niewielu radnych w Radzie Miasta, jeśli prezydent Konina nie będzie miał... Będziemy pracowali dalej, ale nie zakładam takiej możliwości, że nie będziemy mieli swojego prezydenta, ani swoich radnych. Nie zakładam tego. Czyli co? Nadal Urząd Miejski w Koninie będzie pod wodzą prezydenta SLD. Mamy taką łatkę czerwonej wioski indiańskiej i myślę, że tak zostanie. Czyli Konin cały czas będzie indiańską, tak. Czerwoną wioską? Myślę, że tak. Kiedy ci liderzy do pana przyszli zaproponować to, żeby pan został szefem, jak pan zareagował na taką propozycję? A zastanawiałem się, ale nie zastanawiałem się, czy sobie poradzę. Powiedziałem, że sobie poradzę, tylko czy mi starczy czasu. Ja wiele rzeczy dodatkowych jeszcze robię i chodziło o ten czas. Ale no, po rozmowie z liderami, po rozmowie z żoną, stwierdziliśmy, że damy radę. Zrezygnuje pan z bycia druhem, strażakiem? Nie, jak najbardziej nie. To cały czas jest w moim życiu, to jest moja pasja. Uwielbiam pomagać ludziom ratować. To nigdy z tego się nie rezygnuje. Strażakiem się jest na całe życie. Ja, wie pan, jestem już strażakiem ponad 24 lata. No to już szmat czasu jest. Radnym myślę, że będzie chciał pan być. Zobaczymy. A kto podejmie taką decyzję? Pan czy... Ja podejmę decyzję po konsultacjach. No, wie pan, no, z każdym trzeba rozmawiać. Ze mną też muszą mi porozmawiać i stwierdzić, czy mam szansę, czy nie mam tej szansy. A w pierwszej kolejności z kim pan będzie rozmawiał? Czy właśnie z prezydentem Nowickim? A zostawię to dla siebie. Dlaczego? To taka tajemnica? Na dzień dzisiejszy tak. Wie pan, nie chcemy robić sensacji z tego, z tym bardziej, że ani okręgów wyborczych nie ma, nie jest to jeszcze określone. Na spokojnie będziemy tutaj dążyć. Na pewno państwo zostaniecie poinformowani o tym, kto będzie naszym głównym kandydatem, jeżeli chodzi o prezydenta, no i o radnych też w odpowiednim czasie zostaniecie poinformowani. A konkurencję pan śledzi? Cały czas. I co z tych obserwacji wynika? No myślę, że kandydatów jako takich jeszcze nie ma, dobrych kandydatów. To, co deklarują inni, no zobaczy, czas pokaże, czy faktycznie będą chcieli, czy nie będą chcieli. O ile mi wiadomo, z PiS-u chyba jeszcze nie mają kandydata. Na razie okazuje się, że jedynym kandydatem jest Józef Nowicki, który jeszcze deklaracji nie złożył oficjalnie. Czyli jeszcze nie jest kandydatem. Choć niektórzy mówią, że kampanię już rozpoczął swoimi działaniami, tymi właśnie prospołecznymi. Nie. To nie jest kampania. Wie pan, to jest wynik po prostu całej pracy. No mówię, inwestycje się zbiegły z okresem wyborczym z tego względu, że decyzje zapadają w Warszawie, jeżeli chodzi o inwestycje. I dlatego to się zbiega. Wiele osób może zarzucać prezydentowi, że inwestycje ruszyły na koniec jego kadencji. Ja się cieszę, że one ruszyły teraz i w ogóle, że ruszyły, no ale nie postrzegajmy tego, że to jest wynik kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo za rozmowę i zobaczymy, jak wszystko to, co pan dzisiaj mówił, sprawdzi się w rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał złożyć życzenia noworoczne panu, wszystkim mieszkańcom naszego regionu. No, jak najlepszego, udanego 2018 roku.